Jeziorany Podcast 14. Wita Was Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek. Witam, witam. Dzisiaj trochę inaczej, postanowiłem Cię przedstawić. Ach, zaskoczyłeś mnie. Już, tak, nie musieli zgrywać w czasie. No co, spotykamy się ponownie po ponad dwóch tygodniach naszej nieobecności. Możemy sobie sporo podsumować. Mamy nadzieję, że już LeBron wkrótce wróci. Pewnie jeszcze nie na spotkanie z Golden State, ale już od następnego meczu powinien już chyba być razem z Rajonem Rondo. Nie wiemy jeszcze tylko co z Lonzo Ballem. Natomiast mamy pewien okres do podsumowania. To jest okres pod nieobecność LeBrona od praktycznie meczu świątecznego do dzisiaj. Lakersi przez 13 spotkań robią bilans 5-8, zaliczając kilka wpadek między innymi z Nowym Jorkiem czy z Cleveland. Zaliczają też kilka fajniejszych wygranych, jak na przykład wygrana z Oklahomą, której chyba się nikt nie spodziewał, włącznie z tymi zawodnikami Oklahomy. No i właśnie Jędras, powiedz mi te 13 spotkań, jak ty je odbierasz? Pozytywnie, negatywnie? Coś cię zaskoczyło, coś cię przygnębiło? Jak to odbierasz? W sumie nie zaskoczyło mnie nic, bo tak naprawdę ten zespół już nas przyzwyczaił do tego, że potrafi zaskakiwać, pokonywać wyżej notowanych rywali i potem przegrywać z drużynami z dołu tabeli, grając po prostu zupełnie inna drużyna. Więc pod tym kątem tak sobie teraz myślę, że tak naprawdę to w sumie wszystko się dobrze wpisało w ten 13-meczowy okres, bo też były wpadki oczywiście. No i były też mecze, którymi w sumie Lakersi odrobili te wpadki właśnie. Ogólnie bym powiedział, że 5-8, taki bilans jest no okej, zgodny z oczekiwaniami w sumie. No trudno było oczekiwać więcej zwycięstw. No można było liczyć na wygrane z Cleveland, z Nowym Jorkiem, ale też trudno było oczekiwać wygranych z Oklahoma na wyjeździe, czy na przykład z Dallas. Więc ciężki okres, ale też weźmy pod uwagę fakt, że tu nie tylko LeBron nie grał, ale nie było Rondo. W kilku meczach nie było Kuzmy, w kilku meczach nie było McGee. Teraz się kontuzjowało Ball, mam nadzieję, że nic poważnego, chociaż tak średnio to wyglądało. Z tego co sprawdzałem, to chyba w meczach, w których wszyscy młodzi grali, czyli w tych, w których grał Kuzma, to mieli chyba 5-6 czy nawet 5-5, zależy jak liczyć te mecze, w których wypadali. Więc ogólnie myślę, przetrwali ten okres. No fakt, że Zachód jest jaki jest, tutaj już tak nawet kilka porażek, właśnie kilka takich słabszych momentów wystarczyło, żeby Lakersi wypadli poza ósemkę. No ale nie tracą jakiegoś wielkiego dystansu do drużyn wyżej w tabeli, więc nie jest to nic, czego by nie mogli odrobić ze zdrowym Jamesem. Dokładnie tak. Natomiast pierwsze nazwisko, jakie się nasuwa, jeśli chodzi o takie indywidualne kwestie, to oczywiście Zubat. Natomiast też nie powiedziałbym, że to było zaskoczenie, ponieważ on już wcześniej w tym sezonie pokazywał grę na takim poziomie, kiedy dostawał minuty w poszczególnych meczach. No a tutaj naprawdę to, co mnie może zaskoczyło w jego przypadku, to te 9 celnych osobistych dzisiaj z Houston, 9 na 9 przez centra. Jeszcze gro z tych osobistych było w końcówce pod wielką presją. On pewnie tym swoim płaskim, te swoje płaskie piguły rzucał i wszystko pewnie... To jest perfekcyjny rzut, tak, jeśli chodzi o technikę. Tak, i wszystko wpadało. I tutaj szacun, szkoda, że nie udało się tego meczu wyciągnąć. Natomiast ogólnie, nie jest to jakiś bilans, który załamuje. No były momenty, była niezła huśtawka, bo były momenty, kiedy można było tylko załamać ręce i po prostu trzasnąć laptopem, jak ten mecz z Knicks czy Cavs. No ale potem od razu było po prostu nastrój skrajnie w drugą stronę, kiedy wygrywali te mecze niespodziewanie z silnymi drużynami. Więc ogólnie bym powiedział tak, zgodnie z oczekiwaniami. Także powiedzmy, że jeżeli LeBron wróci niedługo, a myślę, że wróci, bo po meczu z Golden State kolejny mecz dopiero jest w czwartek, więc myślę, że wtedy już co nam to wrócą, to myślę, że zespół ten może zacząć odrabiać straty. Także ogólnie patrzę takim umiarkowanym optymizmem. Nie wiem, czy podzielasz mój nastrój. Ja powiem Ci, jak ja to widzę, bo mniej więcej bardzo podobnie to widzę, natomiast dla mnie takim wyznacznikiem było to, co działo się w Cleveland, jak nie było LeBrona. Tak szczerze mówiąc, spodziewałem się, że w tym sezonie przyjdzie taki moment, że czy to po prostu LeBron będzie musiał odpocząć po prostu, czy będzie jakiś uraz, który go spotka. No niestety ta przerwa, która jest obecnie 13 spotkań plus zaraz dojdzie 14, to jest najdłuższa przerwa LeBrona w karierze i tak. Mam takie flashbacki z Karlem Malonem, którego kontuzje kolana kosztowały nas moim zdaniem mistrzostwo w 2004 roku. I tak miałem spore obawy, że i pięknie, czwarta minuta, pierwsze kurcze. I tak miałem takie pewne obawy, że ja jestem rówieśnikiem LeBrona i tak
No i już nie jestem młody i tak obawiałem się tego, że może przyjść taka sytuacja. No i faktycznie mamy taką sytuację. Musiał sobie zespół radzić bez niego. Dodatkowo jeszcze niestety bez Rajona Rondo, który wypadł praktycznie w tym samym momencie. I to był duży problem. Natomiast moje oczekiwania były takie, że miałem nadzieję, że zrobią lepszy bilans niż to, co grało Cleveland bez niego. I faktycznie ten lepszy bilans mieli, bo zrobili 5-8. Przy dobrych wiatrach mogli nawet wygrać 7 spotkań. Powiedzmy, że w Sacramento Bogdanowicz nie trafia tej trójki. I dzisiaj z Houston, gdyby jakimś tam cudem dowieźli tą wygraną, to biorąc pod uwagę nawet te porażki ze słabszymi Cleveland czy Nowym Jorkiem, to ten bilans był naprawdę super. Natomiast to niestety, bilans jest jaki jest. Natomiast cieszę się, że jest lepszy niż to, co zagrano w Cleveland, bo tak szczerze mówiąc, przed sezonem, jak porównywaliśmy sobie to, co zgromadzono LeBronowi tutaj w Los Angeles, a to, co miał w Cleveland, to faktycznie jak się to wszystko tak porówna, to obawiałem się, że oni zrobią bilans 1-10 albo coś w tym stylu. Więc z jednej strony no fajnie, że coś tam wygrali, fajnie, że nie stracili dystansu do czołowej ósemki. Tak naprawdę tam jest jedno spotkanie różnicy. Natomiast no mam pewien niedosyt. Ten niedosyt to są przede wszystkim te spotkania z Cleveland i z Nowym Jorkiem. Nie wiem, o co tam chodziło, totalny brak zaangażowania. Wyglądało to po prostu bardzo, bardzo słabo. Więc tu mam bardzo duży problem z tymi meczami. Natomiast były też spotkania, które wygrywali. No, zwycięstwo w Oklahomie, to moim zdaniem to było jedno z najfajniejszych zwycięstw chyba w tym sezonie, zaraz na równi z tym świątecznym meczem w Golden State. Bardzo blisko byli też dzisiaj wyciągnięcia wygranej w Houston, gdzie game plan defensywny zakładał. Hardena obecnie ograniczyć poniżej 50 punktów jest bardzo trudno, bo tam każda akcja przechodzi przez jego ręce, tak? Więc KCP robił tutaj naprawdę świetną robotę przez całe spotkanie, naciskał go. W pierwszej połowie udało mu się tam go ograniczyć do, nie wiem, chyba 20 punktów w pierwszej połowie Harden nie zdobył. Naprawdę wyglądało to dobrze, nie trafiał trójek, Lakersi mieli 20 punktów przewagi i tak naprawdę gdyby nie ten uraz Lonzo Bola, to myślę, że inaczej by to spotkanie się potoczyło. No niestety, skończyło się jak się skończyło, tam trochę głupich błędów w końcówce. Generalnie nie powinno się przegrywać spotkania, kiedy się prowadzi 7 na minutę przed końcem z hakiem. Tutaj jednak z Houston trafiało takie rzuty, że nic innego nie dało się zrobić. Tam była jeszcze dyskusja przy tej ostatniej akcji, czy warto było faulować, to Tucker trafił ten ostatni rzut, czy Gordon. Czy... Gordon, tak. No, ta sama sytuacja była w meczu z Thunder, tak, gdzie Russell Westbrook został sfaulowany i no co z tego, że sędziowie NBA przyznali dzień później, czy jeszcze tego samego dnia, że to były źle odgwizdane przewinienie, natomiast tutaj też było takie ryzyko, że były 3 sekundy do końca meczu, 4 i ten chłop się może złożyć w każdej chwili do rzutu, więc może dobrze, że KCP nie faulował, natomiast źle, że nie miał takiej pozycji obronnej, żeby chociaż mu jakoś tam mocniej utrudnić ten rzut. Tak? Nigdy nie wiadomo, co sędzia gwiznie, nie? Więc może być założenie, ok, faulujemy przed rzutem, ale no gościu wyskoczy z ruchem, jakby chciał rzucić, no i sędzia się da nabrać. Nigdy nie wiesz, czy sędzia zrobi, że dobrze. Ale jednak mimo wszystko to był trudny rzut Gordona. On praktycznie leciał na parkiet, tak, prawie jakiś wyrzucił tą piłkę ledwo. Więc ja uważam, że Lakersi dzisiaj zrobili wszystko, co trzeba było zrobić, żeby wygrać ten mecz w regulaminowym czasie gry. No, bywa, czasami się nie udaje, trafiają rywale takie dni, takie mecze, kiedy siedzą takie niesamowite rzuty. Można tylko im pogratulować, że wyciągnęli. No, uważam, że Lakersi dzisiaj po prostu naprawdę się spisali świetnie. Jestem zbudowany postawą młodych graczy. Chociaż no oczywiście, tak jak mówisz, niedosyt pozostaje. Trochę ta porażka jednak kuje. No dokładnie, więc z jednej strony mam taki niedosyt za cały ten bilans, bo 5-8 wygląda słabo, no nie oszukujmy się, nawet nie jest 50%, natomiast jak sobie pomyślę, kogo zabrakło, jakie to były te spotkania, to już to nie wygląda w sumie tak źle. Najważniejsze myślę jest to, że niedużo nam brakuje do czołowej ósemki, bo gdybyśmy mieli już kilka porażek więcej, znaczy jasne, dojdzie zaraz pewnie przegrana z Golden State Warriors, bo zagramy w słabym składzie, natomiast po meczu z Golden State już ten terminarz już nie jest taki trudny i myślę, że będzie można nałapać trochę zwycięstw, no pod warunkiem, że LeBron wróci i będzie grał. No, mój wariant taki optymistyczny zakłada, że Lakersi po powrocie
Rajona Rondo i LeBrona powrócą do wygrywania tych 65% spotkań, a to powinno spokojnie im zagwarantować miejsce w playoffs. Natomiast jak to będzie, no to w sumie tego nie wiemy. Natomiast jakoś tak dziwnie spokojnie jestem o to, że oni te playoffy chyba jednak zrobią, bo no nie wyobrażam sobie, żeby nie zrobili. No, wydaje mi się, że chyba z tej ósemki no, wyglądali dla mnie przez dłuższy moment z LeBronem wyglądali na trzecią, czwartą siłę konferencji zachodniej. I myślę, że powinni to utrzymać, powinni troszeczkę nadgonić i do playoffów wystartują. Nawet wydaje mi się, że będą mieli szansę wystartować nie z ósmej pozycji, tylko z jakiejś tam nawet może szóstej przy dobrych wiatrach. Także to wszystko zależy jeszcze od tego, jak nam się to wszystko rozwinie. Natomiast powracając jeszcze do tego meczu z Houston, tak jak powiedziałeś, że zrobili kawał dobrej roboty w defensywie, cieszę się, że nie popełnili zbyt wielu głupich błędów w porównaniu z pierwszym meczem z Houston. Bo tam tych faulów przy rzutach za trzy było dużo. Tutaj świetnie KCP robił robotę, podnosił ręce do góry, stał z boku i nie faulował i to no, inaczej się chyba nie da grać z Hardenem. No, przy obecnych przepisach, przy tym co sędziowie gwizdzą, czego mu nie gwizdzą, jasne, że mam duży problem z tym co jest mu gwizdane, a co z drugiej strony nie jest gwizdane w defensywie jemu, bo to jest masakra przy powtórkach. Natomiast no niestety, no tak sytuacja wygląda, z sędziami się nie dyskutuje, po prostu trzeba grać tak jak oni gwizdzą i przystosować do tego. Także cieszę się, że w porównaniu z tym pierwszym meczem dużo pozytywów widziałem. Czy właśnie tego KCP, który cisnął Hardena na całym boisku, odcinał go od piłki już po zdobyciu kosza i tak dalej, i tak dalej. Dopóki był Lonzo, grali fajnie up-tempo, szukali łatwych punktów. Także no, mam nadzieję, że jak będziemy w pełnym składzie, to będzie to wszystko lepiej wyglądało. Tak. I tyle, chyba tyle. No. Tak, ja jeszcze też słowem uzupełnienia na temat i meczu, i pozycji w tabeli. Tak, no uważam właśnie, ten mecz z Houston trochę mi przypominał mecz z Golden State świąteczny, bo to widać było, że Lakersi wyszli z konkretnym planem, oni wiedzieli, co chcą mieli zrobić. Inicjatywę. Tak. I mieli inicjatywę. I ten game plan przez większość meczu perfekcyjnie egzekwowali. I to w sumie działało, no tak naprawdę ten moment wypadnięcia Lonzo Balla był takim pierwszym kryzysem, a drugim no to były te niesamowite rzuty w końcówce Houston. Natomiast okej, w dogrywce już potem było trochę błędów, ale do tej dogrywki naprawdę w sumie trudno się o coś przyczepić. Zrobili co mogli, nie wystarczyło. Natomiast no co jeszcze można powiedzieć o tych 13 meczach, to że Lakersi bardzo dobrze bronili w tym okresie. Za te 13 meczów Lakersi mieli trzecią obronę w lidze w tym czasie, tylko za Milwaukee i Utah, to dane z NBA.com. Więc widać, że no ci młode chłopaki naprawdę potrafią grać w obronie, bo tu i brakowało LeBrona, i brakowało Rondo. Okazuje się, że nie szkodzi, damy radę bez nich. W sumie Magi też opuścił parę meczów, w jego miejsce jest świetny Zubac. Więc no tak naprawdę na tej obronie można polegać i tą obroną tak naprawdę Lakersi byli w meczach. No a tak, to jest przeciwna strona medalu, bo tutaj Lakersi mieli 28 miejsce w tym czasie. No tutaj niestety, ale brak trochę talentu, no i troszeczkę też brak rozwiązań w ataku. Zbyt dużo nadal tutaj jest takich sytuacji, kiedy po prostu nie udaje się zrobić jakiejś opcji w ataku, no to wszystko umiera. Umiera ruch, kończy się izolacją albo prostym pick and rollem. Ale Lakersi nie mają tutaj wystarczająco dużo talentów ani strzelców, żeby wykreować z tego punkty, więc dopóki jest obrona, dopóki jest szybki atak, dopóki jest energia i tempo, to udaje się to zamaskować, ale kiedy zaczyna się troszkę takie granie powolne pod dyktando rywala i trzeba kreować punkty w ataku pozycyjnym, to jest dużo gorzej. To jest na pewno jakiś problem, który LeBron maskuje, ale nie eliminuje całkiem, to może jeszcze wyjść. Natomiast no koniec końców, tak jak mówiłeś, miejsce w tej chwili dziewiąte, ale z niewielką stratą. Tak teraz patrzę na terminarz, to jest taka, czeka nas na początku lutego taka trudna seria wyjazdowa. Jest tam 6, czy nawet 7 meczów. Nie, przepraszam, 6 meczów. Ale z samymi trudnymi rywalami praktycznie poza Atlantą, bo są Clippersi, jest Golden State, jest Indiana, Boston i Philadelphia. I to jest, myślę, może być kluczowy fragment sezonu. Jak wyciągnął przyzwoity bilans z tej serii wyjazdowej, mam nadzieję, że już z LeBronem, no to potem myślę, będzie można troszkę odjechać. Ale jak tutaj się zagrzebią, gdzieś tam już stracą dystans do ósemki, no to może być ciężko. Także myślę, że to jest taki kluczowy fragment i tutaj trzeba trzymać kciuki, żeby do tego czasu był zespół w miarę zdrowy.
Może być gorąco, masz rację. To jest chyba ten Grammy Tour Tak, słynny. tak, chyba Pamiętam tak. jeszcze za czasów Phila Jacksona, on zawsze się cieszył na ten Grammy Tour, ponieważ Lakersi w tym czasie w Staples Center odbywają się rozdanie jest nagród Grammy, hala jest zajęta. I Phil Jackson bardzo pozytywnie wspominał właśnie to, że zespół mógł wyjechać na takie 2 tygodnie, scementować się, spędzić ze sobą trochę czasu. Także miejmy nadzieję, że też tak będzie w tym przypadku, chociaż tam jest chemia bardzo dobra w tym zespole i chyba nie ma na co narzekać. Natomiast no, byleby byli w pełnym składzie, no, wtedy będę dużo bardziej spokojny, bo wydaje mi się, że tam są, są mecze do wyciągnięcia, o tak powiem. Chociaż no, to jest jedna wielka niewiadoma też w sumie. No dobra, no, powiedz mi, czy coś cię zaskoczyło jeszcze w tej serii bez LeBrona? Coś tak na plus, na co chciałbyś jeszcze zwrócić uwagę, kogoś pochwalić? Nie. Nie. Kończymy podcast. Nie, wiesz, to generalnie nie, natomiast faktycznie chciałem jeszcze jedną rzecz wspomnieć, że Lakersi zaczęli w ostatnich meczach trafiać osobiste. Bo to jest dramat, to co się dzieje w tym sezonie na linii rzutów wolnych. Tak. To, że nie wiem, praktycznie dzisiaj się łapałem na tym, że trzymałem kciuki, żeby w końcówce piłkę dostał Zubac i żeby to on rzucał wolne. Center, no ludzie złoci. Wiesz, to jest europejski center, który europejscy wysocy mają to do siebie, że mają tak zwaną miękką kiść i nie przypominam sobie, by wysocy z Europy nie trafiali wolnych. Zubac generalnie jest dobrym rzucającym wolnym, ma bardzo dobry, tam chyba 80 kilka procent trafionych wolnych. W tym roku jest świetny, chyba nawet blisko 90 chyba z tego co patrzyłem. Tam przypomnijmy, że po którymś tam przegranym meczu bodajże z Cleveland albo po wygranym z Chicago, gdzie po raz kolejny mieli jakieś tam 50% trafionych wolnych. Trenerzy zarządzili, by trochę więcej czasu spędzić na sali gimnastycznej i ci zawodnicy faktycznie oddali dużo, 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 dużo więcej wolnych. I faktycznie 2 ostatnie mecze to już trafiają na świetnym poziomie. Tam 19-21 było chyba z Oklahomą. Dzisiaj w nocy też jakieś tam, czy dzisiaj było 19-21, a wczoraj chyba też coś bardzo podobnego, więc to taka miła odmiana i kilka podcastów temu dyskutowaliśmy o tym, że tak według moich wyliczeń, jak patrzyłem sobie, ile my tych wolnych nie trafiliśmy, ile to punktów na mecz średnio było, to faktycznie jak się później brało te porażki jedno-dwupunktowe, to brakowało tych punktów, tak? I także no, myślę, że gdybyśmy trafiali wolne przez cały sezon, to dam sobie łapę uciąć, że mielibyśmy spokojnie 2-3 wygrane spokojnie, więcej. To bankowo. Natomiast zastanawia mnie, czy to taka zmiana na dłużej. I faktycznie Luke Walton miał rację, że to jest tylko siedzi w ich głowach, że po prostu potrzebowali trochę więcej czasu spędzić na siłce i na siłce, mówię, na sali treningowej i porzucać troszeczkę. Czy po prostu to była taka zmiana na chwilę i zaraz powrócą ponownie do cegłowania, bo obawiam się tego. No niestety, ja no, w playoffach takie rzeczy wychodzą, kosztują podwójnie. Tam już nie ma czasu na błędy, na nietrafione wolne i to może nas kosztować bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja tak sobie jeszcze przez ten okres myślę, że Zubac mnie tutaj pozytywnie zaskoczył. Jasne, że miał takie momenty, kiedy w ogóle znowu gdzieś tam nam zaginął w akcji. Natomiast ten mecz świąteczny, ten mecz teraz z Houston, miał kilka takich spotkań, gdzie naprawdę robił robotę. I z Oklahoma tak naprawdę chyba najlepszy mecz. Tak, z Oklahoma jeszcze, tak. I tak się zastanawiam się, czy... No, cieszy mnie z jednej strony to, że Luke Walton ma problem, natomiast zastanawiam się, bo w tym meczu z Houston dzisiaj w nocy, to on tam rotował 3 wysokimi, tak? I zaczął chyba Chandler, później był McGee, całą 4. kwartę i dogrywkę grał Zubac, który robił robotę. Natomiast zastanawia mnie, jak to się skończy i tak się też zastanawiam, czy tych minut Zubac teraz nie dostaje, czy nie pompowane są jego statystyki, bo zbliża się trade deadline, Lakersi jakieś ruchy będą chcieli wykonać, no i tutaj mamy pierwszego newsa, Lonzo Ball już nie jest dostępny, natomiast dostępny jest jak najbardziej właśnie Zubac, dostępny jest Josh Hart i dostępny jest Mortis Wagner, gdzie tutaj też spotkałem się z ciekawą opinią, że gdyby Wagner nie kontuzjował się podczas Summer League, grałby teraz dużo więcej minut w tym zespole i jego pozycja byłaby zgoła odmienna, a tak to mamy gościa, który chyba zagrał tylko w 2 czy 3 spotkaniach w tym sezonie, jest głębokim rezerwowym. I powiedz mi,
Myślisz, że są w stanie coś wyrwać za takich trzech grajków w jakimkolwiek układzie, w sensie, że dwóch z tych trzech, czy jeden z tej trójki, plus jakieś piki. Myślisz, że jest taka opcja, żeby coś ciekawego wyrwać? Myślę, że tak. Jednak myślę, że Hart ma swoją wartość. To jest gość, który zarabia bańkę rocznie, czy tam niewiele więcej i jeszcze ma przez jakiś czas taki kontrakt. Zresztą Wagner może ma mniejszą wartość, ale to też mimo wszystko pik z pierwszej rundy na niskim kontrakcie, Zubac gra dobrze, więc teoretycznie tak, natomiast ja za bardzo tego nie widzę, no bo jak wiemy, Lakersi nie chcą, nie będą raczej chcieli pozyskiwać żadnych dłuższych kontraktów, biorąc pod uwagę plany na lato, więc nie bardzo widzę jaką konstrukcję mogłaby być ta wymiana też. Nie bardzo widzę sensu pozbywania się na przykład takich gości jak Hart za zawodnika, który pogra tutaj tylko na przykład 2 miesiące czy 3 miesiące do końca sezonu, a potem skończy mu się kontrakt. A tak jak mówię, dłuższych kontraktów tutaj pozyskiwanych przez Lakers nie widzę, więc ja tak raczej bym się nie nastawiał na jakąś wymianę, no ale może zaskoczą. Natomiast Zubaca bym nie oddawał, chyba że naprawdę będzie jakaś, no chyba że będzie wymiana oczywiście za Antonego Davisa. Tak, Zubac za Davisa, no musieliby Pelikani oddać parę pików jeszcze, żebyśmy oddali im Zubaca po ostatniej grze. Nie no, żartuję. Natomiast z Zubacem jest taka sprawa. On ma w tej chwili też niski kontrakt. On latem jest wolnym agentem, ale Lakersi mają do niego prawa Berda. Natomiast mogą go zatrzymać. Znaczy, jego cap hold wynosi niecałe 2 miliony. Czyli tylko zatrzymanie praw do Zubaca Lakersów wyniesie tylko niecałe 2 miliony z wolnej gotówki. Więc to jest atut. Czyli teoretycznie Lakersi mogą na przykład najpierw pozyskać kogoś za cap space, czyli jakiegoś wolnego agenta, nie wiem, strzelam Leonarda na maksa, potem dać na przykład Zubacowi kontrakt, dajmy na to, nie wiem, na 10 milionów rocznie, korzystając z tego, że mają do niego prawa i on ma tak niski ten tak zwany cap hold. Więc to jest duży atut, więc ja bym się pochopnie Zubaca nie pozbywał teraz, ponieważ on pozwala... Ponieważ nie wiadomo, co z niego wyrośnie. Tak, tak. Mówię, ponieważ nie wiadomo, co z niego wyrośnie, bo tak naprawdę chłopak ma 21 lat. No, bardzo, bardzo głęboki pik w drafcie, a no, miał już kilka spotkań w tym sezonie takich, że no wow, że jednak faktycznie to, co słyszeliśmy u niego w zapowiedziach, to potwierdził to, pokazał to. No i tak jak mówisz, nie wiadomo, czy nie byłoby lepiej zaryzykować i go zatrzymać, tylko mnie cały czas zastanawia, jakich on będzie pieniędzy żądał w wakacje. Owszem, natomiast tak naprawdę to już ma drugorzędne znaczenie, ponieważ w momencie, kiedy Lakersi wykorzystują cap space, czyli powiedzmy, jeżeli uda im się pozyskać tą gwiazdę wymarzoną, to tak naprawdę czy Zubac dostanie 5 milionów, czy 10, czy 15, to tak naprawdę dla takiego bogatego klubu myślę, że ma znaczenie drugorzędne, ponieważ w kwestii ich zdolności nabywczej na rynku, to już nie będzie miało znaczenia tak naprawdę. Tylko tutaj bardziej chodzi o to, czy wiesz, czy nie wpakują się w jakiś głupi kontrakt. Długi, za wysoki. Ja wiem, że on pewnie będzie chciał jak najwięcej. I no po prostu nie chciałbym, żeby skończyło się tak, że gość, który może być naszym trzecim centrem, dostanie za dużo i będziemy mieli później problem nawet z wytransferowaniem go. Dlatego mam nadzieję, że tutaj połączymy przyjemne z pożytecznym, uda się go zatrzymać za jakieś dobre pieniądze będzie stanowił... Tak. To jest ciekawa kwestia. No dobra, przerwałem ci, myślałem, że już skończyłeś. No bo nie oszukujmy, bo nie oszukujmy się, jeżeli nam się nie uda dostać Davisa, to Zubac jest świetnym planem B, tak? Może nie wiem, czy na startera, ale na rezerwowego centra, no widzimy, że chłopak robi robotę, tak? No i w obronie fajnie wygląda momentami. Bardzo dobrze wygląda nawet, no. W obronie teraz naprawdę zrobił duży postęp. I także, no, pytałeś, czy przypadkiem Lakersi nie próbują nabić mu trochę staców. No ja uważam, że on w tej chwili gra najlepiej z całej trójki centrów, więc on powinien dostawać jeszcze więcej niż dostaje. Ja bym w ogóle dał Chandlerowi z 2 tygodnie wolnego, niech sobie odpocznie. On ma swoje lata, jakieś tam bóle pleców. Niech się zregeneruje, bo będzie potrzebny jeszcze w dalszej części sezonu. I niech gra Zubac na razie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, to właśnie to się obawiasz, ładowania się z kiepski kontrakt. Tu jest o tyle dla nas dobra sytuacja, że rynek centrów jest dosyć przesycony w lidze. W sumie mało jest ekip, które potrzebują środkowego.
jest więcej zawodników niż klubów z potrzebami i nie sądzę, żeby oczywiście to mogę być w błędzie, ale nie sądzę, żeby on na wolnym rynku dostał oferty wyższe niż na przykład to mid-level exception, czyli tam około 80 milionów będzie chyba w tym sezonie. Tym bardziej, teraz ja ci przerywałem, tym bardziej, że on nie wpisuje się w tego tradycyjnego nowego centra, który walitruje, dokładnie tak. Tylko raczej gra w okolicach kosza. Tak, więc tak samo nie wiadomo też, jak on będzie traktowany, bo my się cieszymy, że on tutaj wymiata ostatnio, ale na przykład dla innych klubów nadal mogą być tylko pojedyncze przebłyski, tak? Oni widzą, że jest gość, który tam większość czasu siedział na ławie, no miał parę przebłysków, ale równie dobrze to mogło być kwestia, nie wiem, tymczasowa, tak? Więc nie jestem pewien, czy ktoś będzie chciał się na niego faktycznie rzucić i będzie go uważał za taki łakomy kąsek. Także myślę, że tutaj Lakersi, jeżeli będą chcieli go zatrzymać, to go zatrzymają za miarę przyzwoitą cenę, a może też być to istotny element jakiejś większej wymiany, na przykład za Davisa, bo tutaj trzeba będzie zbierać odpowiednią kwotę, tak? Odpowiednią kwotę kontraktów, żeby zgodnie z zasadami zebrać, wyrównać, powiedzmy, zrównoważyć ten kontrakt Davisa w ewentualnej wymianie. I tutaj właśnie też sprawa do Zubaca mogą się przydać, żeby tam, powiedzmy, uzupełnić tą różnicę. Tak, mógłby pójść w Sting trade, gdyby była taka potrzeba, tak? Gdyby się dogadali i Pelikany, gdyby doszło do wniosku, że może im się chłopak przydać, tak? No dobra, no plotki, ploteczki, więc poza tym, że ta trójka jest na liście transferowej podobno, to zawsze mnie ciekawi, skąd takie plotki się biorą, czy to jest wypuszczane faktycznie bezpośrednio od klubu, czy od agentów. Natomiast jak coś takiego jest wypuszczane, to znaczy, że coś musi być na rzeczy. A dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym czasami nawet zwykłe polubienie jakiegoś zdjęcia na Instagramie powoduje już lawinę plotek. Bo wiem, do czego zmierzasz. Pojawiła się w momencie, kiedy LeBron James polubił zdjęcie jakiegoś trenera personalnego, który z nim współpracuje, na którym jest LeBron i Carmelo i tam jest chyba podpis, że nawet nie wiem, jaki jest podpis, natomiast ten podpis wprost sugeruje, że już niedługo chyba będą ze sobą panowie grali. Houston oczywiście, Daryl Morey nie jest idiotą, on wie, że Carmelo może na boisku niewiele dobrego daje, natomiast ma kontrakt i niewykluczone, że Houston wcześniej czy później znajdzie może nie jakąś super ofertę, ale znajdzie jakiś inny zespół, który będzie chciał się pozbyć swojego kontraktu i przejmie kontrakt Carmelo spadający po tym sezonie. No i pewnie później dojdzie do wykupienia tego kontraktu, albo i nie wiem, no z reguły chyba dochodzi do wykupu, bo wiem, że Houston nie planuje wykupić, natomiast wszystko wskazuje na to, i tego się obawiam, że Carmelo może wylądować w Lakersach. Właśnie nie za bardzo to widzę, no bo Lakersi w tej chwili nie mają wolnego miejsca w rosterze, ktoś by musiał polecieć i teraz pytanie kto i tak naprawdę po co tutaj Antony, no bo co, naturalne nazwisko, które się nasuwa, no to Beasley, tak, no bo to w sumie podobna pozycja by była, ale Beasley gra dobrze, dostaje niewiele minut, ale jak już dostaje, no to spisuje się dobrze, zdobywa punkty, też bardzo widać dojrzał na przestrzeni tych kilku ostatnich lat, bo gra zespołowo, widzi, szuka partnerów, stara się w obronie i on jest przydatnym zawodnikiem, nie bardzo z punktu widzenia sportowego, nie za bardzo widzę sens w takiej zamianie, więc chyba, że Lakersi najpierw zrobiliby jakiś transfer typu, nie wiem, KCP i na przykład Wagner, tak, jakiś pakiecie za jednego zawodnika, że zwolniłoby się miejsce. Nadal byłoby to dublowanie troszkę pozycji z Antonym, no ale jeżeli to jest coś, czego chce LeBron, czego chce Rich Paul, no bo co chce LeBron, to chce Rich Paul i to w jakiś sposób jest pójście na rękę tej dwójce, a jak wiemy, Rich Paul też jest agentem Antonego Davisa, więc no, chcesz mieć z nimi dobre kontakty. No to okej, okay, natomiast no, tak trochę wydaje mi się, że jednak do tego troszkę daleka droga do takiego ruchu. Na razie jakoś tego nie widzę. Zgubiłem cię na chwilę. Jakiś mam problem z połączeniem chwilowym. Mhm. Natomiast no mnie jeszcze ciekawi to w kontekście KCP, że on ma tego trade kickera i takie trade kickery przy jednorocznym kontrakcie one się nie biorą tak bez przyczyny i tak cały czas mnie zastanawia to, czy faktycznie chłopak poleci, czy nie poleci, a jeśli poleci, to za kogo. No dobra, no to temat tutaj tych transferów mamy, ale powiedz mi, no myślisz, że
Myślisz, że Carmelo byłby w stanie dać coś pozytywnego temu zespołowi, czy to już tak go skreślasz? Bo ja sobie pamiętam, oglądałem Igrzyska Olimpijskie kiedyś, w których Carmelo był najlepszym strzelcem zespołu i był takim Charlesem Barkleyem tego Redeem Teamu. I powiem Ci szczerze, że tak sobie wtedy zastanawiałem się, co musi być wokół Carmelo, żeby jego zespół przynosił, robił robotę, żeby Carmelo mógł być w zespole, w którym będzie mógł odnosić sukcesy. No i tak sobie z góry wypunktowałem, że musi to być broniący center, musi to być jakiś fajny rozgrywajek i tyle w zasadzie, tak? Mhm. Faktycznie, no wiesz, Lakersi mają plan defensywny, w miarę są jedną z lepszych defensyw w lidze, więc wprowadzenie takiego Carmelo nie byłoby dużym problemem. Jest pod koszem zawsze któryś wysoki, świetnie broniący, czy to McGee, czy Chandler, czy nawet Zubac. Jest są rozgrywający jak Lonzo Ball, jak LeBron, jak Rondo, którzy są w stanie go wykreować. I wydaje mi się, że jeżeli faktycznie ten Carmelo miałby jeszcze gdzieś dostać szansę i taki last shot, żeby mógł się gdzieś tam jeszcze odkupić, to myślę, że mógłby dostać na pewnych warunkach to w Lakersach jako zawodnik z ławki. Tylko pytanie, czy w ogóle jemu się jeszcze chce, czy on jest w stanie w ogóle coś dać. I tu myślę, że najwięcej chyba LeBron najwięcej wie tutaj w tej kwestii. Nie wiem, no ja nie wiem, tak. Zastanawiam się, czy bym nie zaryzykował, bo... Wiesz, no może Houston nie miała takiego planu, takich założeń. Tam troszeczkę inaczej to wszystko funkcjonuje. Tam są zawodnicy, którzy pożerają tą piłkę i też niespecjalnie chcą się nią dzielić. Cały czas grają izolację. Natomiast w Los Angeles, nawet dzisiaj w nocy jak oglądałem ten mecz, to powiem Ci szczerze, że dla mnie to jest taka totalnie antykoszykówka to, co prezentuje Houston, bo to są izolacje, gra jeden na jeden. I jeszcze jak nie ma Chrisa Paula, to już generalnie 90% wszystkich piłek idzie do Hardena i to wygląda po prostu tak z perspektywy kibica, który gdzieś tam ogląda to wygląda po prostu tragicznie, tak, że w porównaniu, dopóki był Lonzo Ball, to jak Lakersi szukali pozycji, jak grali zespołowo, to po prostu wyglądało mega, pomimo tego, że Lakersi mają jedną ze słabszych ofensyw pod nieobecność LeBrona, tak? Tak, wiesz co, ja powiem tak z tym Antonem, no on ma faktycznie pewną umiejętność, której tej drużynie trochę brakuje, mianowicie no, on umie rzucać. Może nie jest łatwość już tym, zdobywania punktów. Tak, no nie jest już w takim grawetu taki dobry w tym jak kiedyś, ale nadal ma jednak przyzwoity rzut. Z pozycji numer 4 jakoś tą obronę rozciąga. Zdaje się, że osobiste też chyba nieźle rzuca, ale dla zespołu, który ma problemy przede wszystkim właśnie z rzutem z dystansu jak Lakersi, no jest to coś, co mogłoby pomóc. Tylko warunek pierwszy, czy on jest faktycznie gotowy pogodzić się z rolą z ławki na te 15-20 minut, bo z tym zdaje się były problemy. Jeżeli jest gotów się z tym pogodzić, jeżeli faktycznie jakieś miejsce w rosterze się zwolni przez jakąś wymianę, no okej, okay, no to w sumie co nam szkodzi, tak? No ale faktycznie on musi być gotowy, no, troszkę to swoje ego na drugi plan odłożyć i po prostu skupić się na tym, w czym może pomóc, a nie na tym, żeby być centralną postacią drużyny. No i okej, no powiedzmy, żebym był na taki eksperyment otwarty, ale tak jak mówię, on musi być gotowy na to, że on tutaj nie będzie podstawowym graczem, tylko zmiennikiem. Będzie przede wszystkim robił to, w czym jeszcze jest w miarę niezły, czyli rozciągał obronę. I tyle. Mm-hmm. A powiedz mi, jakbyś miał na przykład wybrać, żeby mieć z ławki grającego Michaela Beasleya albo Carmelo Antonego, kogo byś wybrał? Tak już abstrahując od zarobków, szans na to i tak dalej. Tylko tak po prostu z czystej ciekawości, tak, masz dwóch gości z ławki. Wiesz, uważam, że Beasleya. Wydaje mi się, że Beasley jest w tym momencie lepszy. Przede wszystkim Beasley, pomijając kwestię ambicji każdego z nich, czy Carmelo by chciał, czy nie, ale no, Beasleya mamy okazję obserwować. Widzimy, jak on w Lakersach gra, w tym zestawie ludzi, jak się sprawdza. I moim zdaniem sprawdza się dobrze. Nawet ja bym chciał, żeby dostał więcej minut, bo wydaje mi się, że gra nieźle naprawdę. Można polegać na tym jego umiejętności zdobywania punktów przede wszystkim. Nie szkodzi za bardzo w niczym, nie wadzi. Poza tym, że czasami zapomni spodenek ubrać. To jest okej. Okay. Ja bym, szczerze mówiąc, tego nie zmieniał, bo nie sądzę, żeby faktycznie Antony mógł dużo więcej w jakimś elemencie gry wnieść niż Beasley, więc wolę wróbla w garści. Ja tak powiem Ci, że myślę o playoffach i w playoffach czasami potrzebujesz zawodnika, który zaskoczy Ci w jednym albo dwóch spotkaniach w serii i wydaje mi się, że Carmelo to mógłby być taki gość, który właśnie podczas playoffów taki jeden czy nawet dwa spotkania byłby w stanie urwać, bo wyszedłby z ławki,
byłby on fire i po prostu trafiłby 3-4 trójki, zdobył kilkanaście punktów i to mógłby być taki bodziec, żeby na przykład przechylić szalę w którymś tam meczu. Aha. Natomiast z drugiej strony mam świadomość, że ten Carmelo z tego sezonu, no, też ciężko mi powiedzieć, jak tam sytuacja w Houston wyglądała, bo tam jakieś mocne kwasy musiały być, że tak szybko go odsunięto od zespołu i nie wiem, czy tam był problem po prostu z gameplanem, z jego rolą i tak dalej. Generalnie ostatnie dwa sezony Carmelo miał strasznie ciężkie pod tym względem. I tam, gdzie był, tam były problemy z wygrywaniem i problemy z ofensywą i defensywą. Natomiast, no, nie wiem. Ja byłbym skłonny tutaj zaryzykować i dać mu jeszcze jedną szansę. Chociaż wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to nie jest dobry pomysł i że lepiej chyba byłoby z czegoś takiego zrezygnować. Zgadzam się, ja bym właśnie sam raczej bym się w to nie pchał, natomiast tak jak mówię, jeżeli to jest coś, czego chciałby LeBron, jeżeli to pomoże w stosunkach z nimi, z jego agentem, no to okej, okay, powiedzmy, że no byłbym skłonny zaryzykować, tak? Natomiast bez entuzjazmu. No dobra, temat mamy banana boat cały czas aktualny, więc idziemy dalej. Kyrie, no kurczę, no Kyrie nie był na banana boat, ale tak traktuję go jako kogoś bliskiego. Kyrie zadzwonił do LeBrona, przeprosił go i... No i właśnie, i co ty na to w ogóle? To byłeś w stanie na przykład, nie wiem, uwierzyć w to, że Kyrie chciałby wrócić i grać z LeBronem? To nigdy nie wiadomo, co tam się urodzi w głowach tych zawodników. No, wydaje mi się, że Kyrie to był ktoś, kto chciał mieć swój własny zespół i być centralną postacią. Nie wiem, czy chciałby grać w cieniu LeBrona. Natomiast trochę to jest sytuacja może jak z Shaqiem i Kobim. Może Irving by sobie uświadomił, że przecież James ma już swoje lata i to jest kwestia czasu, kiedy no, w końcu karierę, czy tak naprawdę dokładnie, kiedy będzie mógł przejąć pałeczkę. A jak wiemy, no, Kobe ciągle jest aktywny w tym biznesie, więc może by pogadał z Kyrie i też mu przedstawił na świetlu tak sytuację. Słuchaj, nie popełniał tych błędów, które ja popełniłem. Nie miej takiej gorącej głowy, jak ja miałem, i pomyśl sobie, że niedługo przemieść pałeczkę po Jamesie w takim klubie jak Lakers. Natomiast no, ja bym jednak raczej bym się tego nie spodziewał, chociaż fajnie byłoby zobaczyć minę Danny Ainge'a, kiedy Irving rezygnuje z Celtów na rzecz Lakersów. Fajnie sobie pomarzyć. Natomiast, no nie wiem, jakoś tutaj drugiego dnia się nie doszukuje. Trudno byłoby mi oczekiwać, żeby Irving faktycznie na taki ruch się zdecydował. Natomiast no faktycznie bardzo możliwe, że on no, zrozumiał pewne rzeczy. No, zobaczył, jak to jest być liderem, że to nie jest taka sielanka, kiedy ma się wokół młodych graczy z gorącymi głowami jeszcze, bez takiego doświadczenia, bez takiej mentalności. I no, zrozumiał, że LeBron też z nim nie miał łatwo. Natomiast trochę mnie rozbawiło to, że potem w wywiadzie Irving mówił, że no to naprawdę wymaga prawdziwego faceta, żeby do tego się przyznać, taki telefon wykonać. Także no, fajnie, że tak o sobie mówi. Chyba jeszcze troszkę tutaj potrzebuje czasu, żeby faktycznie do końca dojrzeć. Natomiast no cóż, Irving w Lakersach nie miałbym nic przeciwko. No raczej. No wtedy musielibyśmy dealować bolem, natomiast też nie mogę. Ja bym ich widział obok siebie. Obok siebie nawet? Tak. No wiesz, no, on nie potrzebuje piłki. On jest właśnie, to jest idealne uzupełnienie gwiazd, bo on, kurczę, potrafi tyle rzeczy zrobić, nie dominując nad piłką. I też fajnie było mieć taką przeciwwagę dla gościa jak dominującego nad tą piłką, jak Irving, czyli jeszcze LeBron, czyli dwóch takich gości, którzy lubią przetrzymywać gałę, za przeproszeniem. Natomiast taki trzeci ball, który właśnie dba o to, żeby ta piłka krążyła, a w obronie on może właśnie przejmować tego lepszego zawodnika, żeby Irvinga ukryć na słabszym rywalu. Więc ja bym ich widział jednocześnie na obwodzie, tak, najbardziej. No dobra, ale jeżeli kosztem pozyskania na przykład Antonego Davisa byłoby pozbycie się bola, no to myślę, że tak, to oczywiście, to inna rozmowa. No mnie cały czas zastanawia, bo wiem, że nic się nie dzieje bez przypadku i mnie zastanawia, dlaczego ten leak poszedł, ta informacja o tym telefonie Kyriego do LeBrona i z czyjego obozu wyszedł ten leak. No ciekawe. Natomiast no, śmieszna sytuacja bardzo i no, to śmieszna. No, myślę, że w pewien sposób mocno podsycająca to, co będzie się działo latem, bo tam podobno, no właśnie, tutaj mam jakieś tam swoje źródła zbliżone do naszego jedynego rodzynka, widz NBA.
No i tam podobno przeświadczenie jest takie, że będzie istne trzęsienie ziemi latem. No nie chcę mówić co i jak. Natomiast podobno będzie grubo. Podobno będzie grubo i to tak już podobno jest nawet przesądzone. I tak w skrócie tylko powiem, że Golden State nie będą wyglądali tak, jak wyglądają. I podobno Lakersi też nie będą wyglądali tak, jak wyglądali. Natomiast na ile to jest prawdą, na ile to się sprawdzi, no to wolałbym poczekać. Natomiast no, były już czasami takie historie, które gdzieś tam słyszałem i które się sprawdziły. Więc zobaczymy, może i tym razem się to sprawdzi. Natomiast no, sama ta informacja no, dla mnie jest lekko szokująca, bo niedawno Kyrie mówił, że podpisuje przedłużenie w Bostonie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Boston gra taki sobie sezon. Wiem, że tam wszyscy narzekają na brak minut, na brak punktów. Tam część chłopaków walczy o kontrakty. Jason Tatum nie zrobił tak dużego postępu, jakby się niektórzy spodziewali, że zrobi w drugim sezonie. I nagle się okazuje, że w tym Bostonie wcale tak sielankowo nie jest. A czas tyka tak naprawdę. Mają Ala Horforda, który trzyma im całą grę. I oni tak naprawdę no, nie mają czasu. Ich czas jest teraz, żeby to wygrywać, bo Al Horford za rok to już może nie być takim grajkiem, jakim jest obecnie, tak? Tak, natomiast ty bardziej, że jest wolnym agentem tego lata. Może być wolnym agentem, tak. Ma opcję w kontrakcie. No wiadomo, że Boston cały czas też ostrzy zęby na Davisa. To będzie też na pewno ważny, groźny konkurent w rywalizacji o tego zawodnika. Czy Celtics mają taki problem? Powiedziałem, że Danny Ainge jest świetny, bo zrobił świetną robotę w budowaniu utalentowanego rosteru, w wygrywaniu wymian, natomiast niekoniecznie zrobił dobrą robotę w budowaniu zespołu. Tu jest tak naprawdę za dużo ludzi, którzy mają jakieś pojedyncze interesy, tak jak mówiłeś, goście walczący o kontrakt, goście walczący o minuty, młodzi, mający ambicje, którzy przecież grali rok temu pierwsze skrzypce pod nieobecność Irvinga i Haywarda, a teraz muszą pełnić rolę roleplayerów. Dużo sprzecznych interesów, trudno to wszystko zebrać do kupy, żeby ten zespół po prostu no, grał jak zespół z jednym wspólnym celem. Brak takiego typowego podziału w sumie, kto jest tutaj gwiazdą, wiadomo, Irving, ale kto potem jest, jaka jest kolejność jedzenia tortu. Hierarchia. Tak? Dokładnie. Czyli coś, co jest oczywiste w sumie w Lakersach, gdzie jest LeBron i potem są młodzi. Tak, tutaj mamy, mamy Irvinga, ale potem kto jest? Nie wiadomo tak naprawdę, kto jest ten drugi, trzeci, czwarty. Więc oni, dalej grają nieźle, no, bronią świetnie, natomiast no, widać, że tam chyba też z chemią nie wszystko jest cacy. Oczywiście ja bym Bostonu nie lekceważył, oni w playoffach będą na pewno bardzo mocni, ale kto wie, co tam się będzie działo latem. Tym bardziej, że też ciekawa sytuacja z pikami. Rozier jest wolnym agentem, Brown jest za rok wolnym agentem, więc no, nie wiadomo, co, jak z formą Haywarda, więc tutaj dużo znaków zapytania i tak naprawdę, no oczywiście, wszystkich może pogodzić Davis, ale jeżeli na przykład Boston przegrał walkę o Davisa, nie pozyskał, no to cholera wie, co tak naprawdę tam się z tym zespołem dalej wydarzy i co wymyśli Ainge. Trochę znaków zapytania mają na pewno. Dokładnie. No z reguły w zespołach, w których jest zbyt szeroka kadra, grajków dobrych jest zbyt wielu, czasami tak się wydaje, że jest taki kłopot bogactwa, który generalnie powinien być bezproblemowy, a tworzy niestety problemy. No i sam jestem ciekaw, jak to sobie w Bostonie rozwiążą, chociaż Kyrie wspominał ostatnio też w jakimś wywiadzie, że on jest spokojny o ten zespół, że w końcu jak zatrybią, to powiedział, że spokojnie wygrają cały wschód i o to on się nie martwi. No dobra, słuchaj, no z 5 minut gadamy o Bostonie w podcaście o Lakersach. No wiesz, odwieczny rywal. Odwieczny rywal, chociaż no, ja powiem szczerze, że zawsze mecze z Bostonem mnie 2 razy mocniej interesowały, nawet jak obydwa zespoły miały słabe składy. I tak no, wyczekuję tych spotkań tegorocznych z Bostonem, tak? Jak będzie wyglądało starcie. Już niedługo. Tak. LeBrona z Kyrie. Mam nadzieję, że będzie dobry basket. No dobra, no to pozostał nam chyba ostatni taki temat, taki luźniejszy, głosowania na All-Stars. LeBron tutaj przewodzi. Dość wysoko są też inni zawodnicy Lakersów, Lonzo Ball i bodajże Kuzma. Kuzma jest jeszcze wysoko? Już sobie to przypominam.
Nie przypomnę sobie, bo mi się wyłączył. Natomiast tam chyba chodzi o Kuzmę. Chyba Kuzma był tak, wysoki. Natomiast i tak raczej mu nie grozi występ, więc... Raczej mu nie grozi, natomiast śmieszne jest to, że jeżeli zostanie utrzymane, to nie wiem, jak tam trenerzy jeszcze zagłosują i dziennikarze. Natomiast byłoby zabawnie, gdyby frontcourt zachodu składał się z LeBrona Jamesa, Luki Doncicia i Paula George'a. Czyli zawodników, którzy nie mają, chyba żaden z nich nie ma 2,5 wzrostu, jeśli dobrze kojarzę. Na zachodzie sytuacja jest troszeczkę inna, jest Joel Embiid, który pewnie będzie starterem. Natomiast no, zabawne jest to, że te pierwsze piątki też, wiesz, już nie ma nawet tych wysokich takich pseudocentrów nawet. No. Tak, natomiast, no bo też zmienili zasady, tak, że teraz głosuje się na trzech graczy frontcourtu, a niekoniecznie dwóch skrzydłowych i centra. A faktycznie, no jednak tych skrzydłowych, to teraz jest liga skrzydłowych tak naprawdę, więc oni dominują. No to się jeszcze wymiesza pewnie też, bo potem znowu będzie wybór składów, prawda, przez dwóch kapitanów. Ale też ilość tych głosów też jednoznacznie pokazuje, jak silne są fanbase poszczególnych ekip. Tak, oczywiście. I jak patrzę na to, że Luka Doncic pierwszorocznie jak z Dallas ma 3 miliony głosów, a taki Nikola Jokic ma milion z hakiem jakimś tam małym, jest chyba siódmym zawodnikiem, jeśli chodzi o wysokich na zachodzie. On prawdopodobnie jest pewniakiem do występu w meczu gwiazd. Musi być. Natomiast no to jest troszeczkę szokujące i to też pokazuje, dlaczego niektórzy zawodnicy ciągną do tych dużych marketów. No chociaż tutaj Paul George ostatnio z Russell Westbrook chyba komentował tą kwestię, że dla niego nie istnieje pojęcia już w tej chwili mały market, duży market. Chociaż no, głosowania są fajnym wyznacznikiem chyba tego, jak dane zainteresowanie przekłada się na dany zespół i danego zawodnika. Myślisz, że ktoś jeszcze z zawodników Lakersów dostąpi zaszczytu występu w meczu gwiazd albo w którymś konkursie? Nie, znaczy konkursie nie wiem. Na pewno nie w konkursie trójek. Jestem pewien, że jakby był konkurs rzutów osobistych, to też nikt by nie wystąpił. Może Zubac by wystąpił. W meczu gwiazd? Nie, no w tym umówmy się. Nie mają Lakersi w tej chwili poza LeBronem gwiazd. Mają zawodników, którzy potrafią pojedyncze mecze czy pojedyncze jakieś tam okresy grać jak gwiazdy, ale na dłuższą metę nie. Natomiast też przyznam szczerze, że mecz gwiazd mnie ani grzeje, ani ziębi. Jako dzieciak po prostu to było dla mnie święto. Czekałem cały rok na All-Star Game. Natomiast tak od, nie wiem, 10, kilkunastu lat muszę powiedzieć, że wszystkie mecze zlewają mi się po prostu w jedno. Kompletnie nie kojarzę, co się wydarzyło w którym roku. W momencie, kiedy po prostu przepadła te resztki rywalizacji, zaczęło się po prostu zwykłe granie takie bez obrony totalnie, bez jakiejkolwiek atmosfery, to po prostu no, czekam, aż się skończy ten cały weekend i wróci normalna liga. No ale zeszłoroczne spotkanie to było jedno chyba z najbardziej zaciętych i tam się do ostatnich sekund. Porównywane jest to spotkanie z tym meczem, kiedy wschód oparty o niskich zawodników Iversona, Marberego i kogoś tam jeszcze odrobił w Oakland i chyba wygrał nawet to spotkanie wtedy. Pamiętam. Było w Waszyngtonie? W Waszyngtonie? 2001 rok, tak. Pamiętam ten mecz dlatego, możliwe, że... Jordan przestrzelił Dunka. A to czekaj, to mówisz teraz mieszamy dwa mecze. Jordan był później, rok później. Jordan był w Filadelfii po powrocie jako zawodnik Wizards. Tak. Natomiast ten mecz, w którym była ta końcówka, co było Iverson i Kobe też ostatnie rzuty tam oddawał, to był 2001, a powiem ci dlaczego to zapamiętałem, bo pamiętałem, ten mecz był, nie wiem czy to był TVN, czy to była Wizja Sport jeszcze, ale wtedy w przekazie tego meczu po prostu był dźwięk ułamek sekundy szybciej niż obraz. Było więc coś jak takiego. Kurna, wiedziałem, że jak Melbury czy wpadnie, się składał, czy nie wpadnie. To wpadało i tak spieprzyli wtedy cały efekt tej końcówki, że tego nigdy nie zapomnę. Tak, było coś takiego, faktycznie. No, jeżeli chodzi o mecze All-Star Game, to jest niesamowita nostalgia u mnie. Pierwsze mecze w latach 90. No, to były piękne czasy. To taki trochę taka nostalgia na koniec, w sumie chyba na zakończenie nam wyszła. Jak to mówiłeś, że sprzedają się dwie rzeczy, seks i nostalgia. Dwie rzeczy, no? Tak. Dwie rzeczy sprzedają się najlepiej. No to trafiliśmy na koniec akurat chyba. Dokładnie. No dobra, tematy mamy przegadane.
Mam nadzieję, że no, czeka nas chyba bardzo ciekawa druga część sezonu, o wiele ciekawsza niż ostatni okres. No i sam jestem ciekaw, jak to wszystko się rozwinie. Trzymajmy za nich kciuki, niech walczą. I no i co? No i tyle. Do zobaczenia za tydzień, za dwa tygodnie. Pewnie podsumujemy sobie znowu, jak nam się to wszystko uzbiera. Chociaż jest gorący okres, do meczu gwiazd już niedużo czasu zostało. Być może będą jakieś transfery, więc postaramy się być na bieżąco. Jeżeli będzie taka sytuacja, to będziemy nagrywać kolejne podcasty. Także dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejne nagrania. Żegna się z Wami Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek. Dzięki.